Ale my mamy tutaj dzisiaj pogodę na Brookhaven. Jak pochmurnie, ile chmur. No nieźle. Czy ta pogoda coś zwiastuje? Ciekawe. Wszystkiego się dzisiaj dowiemy, bo dzisiaj jadę spotkać się z moją siostrą bliźniaczką. To znaczy ona jeszcze nie wie, że my się spotkamy. Ja już tutaj odpaliłam swoje autko i zaraz śmigam. Będę jej szukać po całym Brookhaven. Muszę wyjaśnić to, że widziałam ją z moim chłopakiem Smilesą. Jestem ciekawa mega, co mi powie, więc teraz klikajcie widzowie łapeczkę w górę. Ja wsiadam do auta, ruszam, wy klikacie łapeczkę, będzie sprawiedliwie, dawajcie na 3, 2, 1, ja już wsiadam i już jestem, a wy kliknęliście, no dajcie znać, patrzcie, ja tutaj siedzę sobie za kółkiem już i śmigamy, dobra, muszę poszukać mojej siostry i z nią pogadać na ten temat, co ona robiła, wiecie, nie, jak właśnie się spotkała z moim chłopakiem, jak ona to wyjaśni, jak tu się dziwnie jedzie tą furą, ale zobaczcie, jedziemy tutaj w dół, dobra, jest szpital, patrzymy na lewo i prawo, czy jej nigdzie nie ma, ale wiecie co, ja mam pewien pomysł. Ja wiem, co moja siostra bliźniaczka lubi robić. Ona lubi ćwiczyć na siłowni, a siłownia gdzieś tutaj chyba jest, nie? Nie, tutaj jest właśnie plac zabaw, jakiś, nie wiem, park zabaw, tam są te różne właśnie rzeczy do zabawy. Tutaj jest fryzjer, lodziarnia, jest sklep, policja, ej, no nie, tutaj nikogo nie ma, czekajcie. A tutaj jest, tutaj w studiu jest właśnie ta siłownia. Ja sobie tutaj podjadę, widzowie, i zaraz wysiadam. No i mam nadzieję, że moja siostra tutaj będzie, bo jest nowy dzień, a ona zawsze dzień zaczyna od siłowni, więc powinna tutaj być. Mam nadzieję. I wtedy ją o wszystko wypytam. Już dzisiaj nie będzie szans na kłamstwa. Wszystkiego się dowiemy i oglądajcie ten odcinek do samego końca. Możecie zostawić subika, wbijam 200 tysięcy. Jak się podobają wam takie filmy jak te, to wbijajcie, żeby żadnego nie ominąć i pamiętajcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia. Dobra, ja tutaj wchodzę i idziemy. Dobra. I jak tu jest w ogóle pusto? No tak, no bo w sumie jest ranek. Jeszcze nie ma tutaj za dużo ludzi, ale może moja siostra będzie. Czekajcie, wchodzę do góry. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj jest jakiś... stacja w ogóle telewizyjna tutaj jest. Ej, można dawać wywiady. Może ja kiedyś dam wywiad na Brookhaven, ale byłoby fajnie. Dobra, jest... jest moja siostra! Wiedziałam, że ona tutaj jest. Patrzcie, patrzcie, tam sobie ćwiczy, dźwiga ciężary. Ale ona jest silna, że jej się tak chce codziennie z rana ćwiczyć. Nieźle. Dobra, ja teraz do niej podejdę i jak gdyby nigdy nic, po prostu będę z nią rozmawiać. Dobra, wchodzę tutaj. O, cześć! Hejka! Cześć, Maryla! O, napisała, hej! Ale ty ćwiczysz 150, ty dźwigasz! I to tyle razy, ale ty jesteś silna. No nieźle, ale możesz już wstać, bo bym chciała z tobą pogadać. Wiesz, tak przyjechałam, tak myślałam, że ciebie tutaj spotkam. Wcale tego nie wiedziałam. Tak, bo ja też chciałam poćwiczyć, nie żeby coś tutaj pobiegać sobie na bieżni. No tak, nie no, żartuję. Oczywiście ja tak za bardzo nie lubię ćwiczyć, tylko troszeczkę. No ale słuchaj, ja chciałam się ciebie zapytać, jak ci minął wczorajszy dzień. Bo wczoraj było tak ładnie, wiesz, na dworzu, nie? I słońce świeciło, co ty wczoraj robiłaś? Daj mi... O, usiadła sobie. Dobra, to ja sobie też usiądę. Co ty wczoraj robiłaś fajnego? Może gdzieś byłaś? Chciałabyś mi o czymś powiedzieć? Wiesz, w końcu jesteśmy siostry bliźniaczki, powinniśmy sobie mówić o wszystkim. No, ale wiesz, no możesz mi powiedzieć. Halo? Nic takiego. Tańczyłam. Aha, tańczyłaś. No, a gdzie? Gdzie ty tańczyłaś? Tutaj byłaś wczoraj też tutaj na tej sali i tańczyłaś, bo... tutaj? Ach, tutaj ona była, aha, a z kim? Sama byłaś, czy z kimś, nie wiem, ona pisała, tak, tak, sama byłaś, ja, aha, a nie, bo mi się tak wydawało, że może z kimś byłaś, a nie byłaś czasem z jakimś chłopakiem wczoraj się spotkać, czy coś, bo, nie wiem, tak coś słyszałam, czy coś tam, coś do mnie taka informacja doszła, aha, co, nie, dobra, poczekaj, ja zaraz przyjdę, ej, widzowie, słuchajcie, ona nie mówi prawdy, powiedziała, że była sama i tańczyła, przecież ja dobrze wiem, że ona była na jachcie z moim chłopakiem, tylko po co ona właśnie kłamie, co ona kombinuje, musimy się tego wszystkiego dowiedzieć, ale ja mam świetny plan, widzowie, bo ja mam w domu wykrywacz kłamstw i przetestuję moją siostrę. Myślę, że skoro nie kłamie, to powinna się zgodzić. Więc zaproszę ją, wiecie, nie? Że niby miło do mojej chatki, do mojego domku na herbatkę i ją wszystko wypytam. Dobra, robimy to. A wy, widzowie, jeszcze możecie dołączyć do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team Patty X. Kto chce ze mną pomóc rozwikłać taką zagadkę, kim jest moja siostra, dlaczego tak się zachowuje, co ona kombinuje, dodawajcie. Pierwsza linijka w opisie, możecie mnie dodać do znajomych, ja was przyjmę i pogramy sobie razem. Dobra, ja idę teraz do mojej siostry. Okej, Maryla, słuchaj, chciałabyś wpaść może do mnie, bym coś ugotowała dobrego na obiad i może byśmy wypiły jakąś herbatkę, wiesz, jesteśmy siostrami, musimy się zaprzyjaźnić, polubić. Okej, napisała super chyba, no coś tam napisała, ale się zgodziła, no to chodź, ja mam swoją brykę
i zaparkowałam tutaj pod właśnie siłownią, więc możemy ten sobie iść. Ale ta pizza wygląda smakowicie. Ej, zjemy sobie pizzę jeszcze, chodź Maryla, chodź tutaj do mnie, zjemy sobie jeszcze pizzę, Marylka. Nawajemy jak bliźniaczki, patrzcie, jak my jemy, jak my sejemy, nie? No dobra. I jedziemy teraz na herbatkę. Ja już się najadłam, dziękuję bardzo. I wychodzimy sobie, świetnie. Wsiadaj tutaj do mojego auta, ja zawiozę cię do mojego domu. Okej, wsiadła widzowie. No teraz już powinno być wszystko bardzo łatwo. Dobra, jedziemy teraz na chatę. Tutaj w lewo, cyk, i do góry. No dobra, fajna muzyczka w tym radiu leci, co nie widzowie? Fajna muzyczka. O, już powoli dojeżdżamy do mojego domu. Patrzcie, jakie tutaj robię triki. Samochodem, ja nie mogę. Cześć Maryla, jak ja umiem jeździć, fajnie jeżdżę, co? Dobra, ale jeszcze powinna chyba wjechać do garażu, czy nie? Dobra, o, jak świetnie wykręciłam. Dobra, otwiera się brama i wjeżdżamy, cyk. A co tam, niech samochód nie stoi na zewnątrz. Już wysiadamy, jesteśmy. Dobra, czekaj, tylko zamknę tutaj garaż i możemy iść, dobra. Chodź tutaj do mojego domku, siadaj sobie gdzieś tutaj na krzesełku, ja coś ci przygotuję zaraz, zobaczę co ja tutaj mam, tylko najpierw umyję rączki sobie, też byś mogła umyć rączki, ale łazienka jest gdzieś tam u góry. Łazienka jest gdzieś tam u góry, tak, idź sobie umyj ręce do góry, ja tutaj przygotuję wszystko widzowie, ja tutaj sobie przygotuję teraz laptopa, czekajcie, ja muszę tutaj odklikać, świetnie, dobra, biorę sobie laptopika, gdzie jest laptop, gdzie jest mój laptop, tam na nim mam wykrywacz kłamstw, i gdzie on jest, dobra, tutaj mam, no ja sobie teraz pogadam z moją siostrą, siądziemy sobie. O, świetnie, już idziesz. Dobra, ja teraz to odklikuję. To siadaj sobie ze mną na kanapie i zaraz zrobię herbatę, wszystko pogadamy, a ty sobie siedź tu, nie? Słuchaj, ja muszę ci coś powiedzieć. Muszę sprawdzić cię przez wykrywacz kłamstw, bo mi się wydaje, że wczoraj robiłaś co innego niż sama mówisz. Napisała, nie, nie trzeba, ale jeśli nie kłamałaś, no to słuchaj, no to co to za problem? Słuchaj, ja odpalam tu swojego laptopika, będę zadawać ci zaraz pytanka, poklikam, a ty musisz odpowiedzieć szczerze i wtedy on wykaże, czy fałsz, czy prawda. Co nie? No weź się zgódź, no widzowie tego chcą. Jak lubisz moich widzów, to musisz dla nich odpowiedzieć. Dobra, pierwsze pytanie. Czy wczoraj naprawdę byłaś na tańcach? Odpowiedz teraz, tak lub nie. Tak czy nie? Tak, okej, dobra. Uwaga, uwaga, sprawdza to mój wykrywacz kłamstw. I co? Fałsz! On powiedział, że fałsz. O ja! Czyli skłamałaś? Dobra, zobaczymy, co dalej powiesz. Czy byłaś wczoraj naprawdę sama? Tak czy nie? Oto jest pytanie. Uwaga, uwaga, odpowiada Maryla. Tak, byłaś sama. Uwaga, uwaga, mój laptop to sprawdza, sprawdza tutaj i tak dalej, wykrywacz kłamstw. Fałsz! To jest fałsz. Skłamałaś, Maryla, kolejny raz. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej, widzowie, ale robi się ciekawie. Czy byłaś wczoraj z jakimś chłopakiem? Uwaga. Zaraz się tego też dowiemy, tak czy nie? Uwaga, napiszę nie, napisała nie, ale przecież my wiemy jak było. No, no tak, wykrywacz kłamstw tutaj, nie, to jest fałsz. Maryla, ty byłaś wczoraj z jakimś chłopakiem? Serio? Napisała co? Nie, ale no tak pokazał wykrywacz kłamstw. Dobra, dziwna, ale czy byłaś z kimś, kogo znasz, tak czy nie? Znasz tą osobę bardzo dobrze, czy nie? Tą osobę, z którą wczoraj byłaś? Nie. Czekaj, mój laptop pokazuje... Fałsz! O ja, widzowie, dobra. Czekaj, Maryla, zaraz wrócę, muszę iść na chwilę do góry. Słuchajcie, widzowie, ale akcja. Moja siostra się nabrała, że to wykrywacz kłamstw, ale przecież ja ją śledziłam, więc ja wiem, z kim ona była. I tylko tak udawałam, że prawda i fałsz, nie? Przecież w laptopie nie ma wykrywacza kłamstwa, ona uwierzyła. Przecież ja ją widziałam, więc dobrze wiem, jaka jest prawda. A ona kłamała. O co jej teraz chodzi? Dobra, ja teraz muszę się z nią jeszcze raz tutaj porozmawiać. Dobra, Maryla, chodź tutaj do mnie. Ona pisała ładny dom. Ej, ona zmienia temat. Ona zmienia temat specjalnie, żeby właśnie nie rozmawiać o tym. Słuchaj, gdzie ty jesteś? No, słuchaj, chodź tutaj do mnie. Mój wykrywacz kłamstw stwierdził, że kłamiesz. I co teraz powiesz? Gdzie ty wczoraj byłaś? Przecież ja myślę, że nie byłaś na tańcach, bo tak pokazał wykrywacz kłamstw. Wykrywacz kłamstw. No na tańcach, ale no nie byłaś na tańcach, no bo tak jak powiedział wykrywacz kłamstw, to oszustwo jest, więc jak się teraz wytłumaczysz? No dawaj, dawaj, gdzie byłaś? O, napisała coś, nie no, byłam w swoim, ale co w swoim? Co to jest? Aha, chyba domu. Ej, ty masz tutaj swój dom? Ej, ja nie wiedziałam, widzowie, że moja siostra bliźniaczka ma dom na Brookhaven.
Jak to jest możliwe? A czemu mnie wcześniej do niego nie zabrałaś? To zabierz mnie, ja chcę go zobaczyć. Widzowie, ja chcę się dowiedzieć, jak wygląda jej dom. Czemu ona mi wcześniej o niej nie powiedziała? Ja nie wiedziałam, że ona ma chatę tutaj na Brookhaven. Dobra, to jedziemy, ale czym my teraz pojedziemy? Bo moim autkiem na pewno nie. Ja już zaparkowałam. O nie, to poczekaj. Czekaj, Maryla, ja tu sobie muszę wziąć właśnie sobie moje autko. Jakieś może wezmę sobie też rower. O, rower sobie wezmę i będziemy sobie jechać. Ja jestem teraz dla niej jeszcze miła, nie? Bo chcę zobaczyć ten dom, ale tak naprawdę jestem wkurzona, bo ona kłamie. Gdzie ona jedzie, ciekawe? Gdzie ty jedziesz, Maryla? Ej, ta siostra bliźniaczka, ciekawe, czy ona wie, gdzie ona mieszka w ogóle. Dobra, jedziemy, jedziemy. O nie, ona zawraca. Ej, co ty nie wiesz, gdzie ty mieszkasz? Czekaj, gdzie ona jedzie? Tu po wzgórzach. Ej, kto ci dał kartę rowerową na ten rower? Ty jeździć nie umiesz, dobra, zobaczymy, gdzie ona jedzie. Gdzie ona tutaj dojedzie? Zaraz się tego dowiemy. Okej, jedziemy koło stacji benzynowej. Ej, zatrzymała się, ona chyba nie wie, gdzie jechać. Ale zobaczymy, może tutaj w prawo. Ej, ty pewnie gdzieś blisko siłowni mieszkasz, bo ty lubisz siłownię. A dobra, tam. Ej, tam są jakieś domy. To może tam ona mieszka. Ej, faktycznie, tam są jakieś nowe wybudowania tam z tyłu. Ej, ciekawe, czy moja siostra bliźniaczka tam mieszka? Jakie jaja, ale śmiesznie by było. Gdzie ty jedziesz? A patrzcie, jak ona robi slalom. Jak ja robiłam slalomy właśnie autkiem, to ona robi teraz rowerem. Ale śmiesznie, dobra. Nie no, ogólnie ona jest spoko, lubię ją, tylko ja nie wiem, dlaczego ona skłamała. Muszę się tego dowiedzieć, widzowie, więc oglądajcie do samego końca. Dobra, jesteśmy pod domem mojej siostry bliźniaczki. Wjeżdżamy do garażu. Ej, czemu do garażu? Ej, ona papuguje za mną. Ja zaparkowałam autko. A jak z niego zsiąść? Jak ja mam z niego zsiąść? Halo? Jak ja mam go zdjąć? Czekaj, ja muszę tutaj go odblokować i go... No nie mogę. Ach, tutaj się to robi. Dobra, nieważne, widzowie. Już zrobiłam. Okej, to pokazuj swoją chatę. Wow, to jest twój dom? Ty masz taki dom, ale jaki bogaty. Masz tutaj pralkę i masz jaką kuchnię. Jaki ty masz dwór w ogóle. Ty masz tutaj jacuzzi i masz grilla, ale czad. Opatrzmy, jak pisze, tak, mam grilla, że właśnie fajnie. Ej, ale ile ty masz tu pomieszczeń? Jedna sypialnia, jak dużo. I tutaj masz jeszcze jedną? Ale po co ci te dwa pokoje? I jeszcze komputer? A co ty na tym komputerze robisz? No zaraz sobie sprawdzę wszystko, tutaj oblukam, halo, halo. Zaraz sobie wszystko sprawdzę, gdzie ona jest, ona coś ten... po co ci tyle pomieszczeń w ogóle? Po co ci taki duży dom? Przecież ty jesteś sama właściwie, no. Nie masz nikogo, chyba że z kimś mieszkasz. Co? Może Smajslow będzie ze mną mieszkał? Ale co? Ale nie, no przecież to jest mój chłopak, co ty piszesz? Dlaczego Smajslow? Dlaczego ona mówi o Smajslow? Nie podoba mi się to, widzowie. Mi się wydaje, że moja siostra też by chciała mieć jakiegoś kolegę i ona trochę zazdrości i teraz się uczepiła Smajslow. Ja muszę jej to wyjaśnić. Słuchaj, Maryla, jak chcesz, to ja ci mogę załatwić jakiegoś kolegę czy coś. Pójdziesz sobie na randkę czy coś. Ej, co ty w ogóle trzymasz? Czemu ty wyjęłaś jakiegoś szejka? Co to za szejk? Ja z tobą rozmawiam, a ty wyciągasz szejka. Co ty masz za szejka? Ej, daj mi trochę. Jaki fajny, taki różowy, ze zieloną słomką. Co to jest? Co? To jest eliksir miłości? Ej, widzowie, po co jej eliksir miłości? Nie wiem, ona jakieś dziwne rzeczy gada. Najpierw gada... Dam Smajslow! Co? Ej, widzowie, czemu ona gada o eliksirze miłości, że go da Smajslow? Przecież nie, no nie możemy na to pozwolić. Dobra, Maryla, czekaj, ja ci wszystko wyjaśnię, spokojnie. Nie, 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 nie dasz żadnego eliksiru miłości mojemu chłopakowi, patrzcie. Ja już idę do ciebie. Co? Ona mnie zamknęła, patrzcie, to jest kłódka zamknięta. O nie, ona idzie do Smajslow, będzie chciała znaleźć Smajslow i żeby Smajslow wypił eliksir miłości, musimy ją powstrzymać. Widzowie, co będzie dalej? Subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć żadnego filmu. O ja, moja siostra bliźnia wymyśliła sobie jakiś eliksir miłości. Co teraz?